Dobra, jestem, witam was bardzo serdecznie, cześć. Powiem wam szczerze, że ostatnio nie udało mi się... No dobra, no nic, no. Czy ja mam iść cały czas ślepo tą drogą? 370 tych okruchów mam do wykorzystania. Czy warto? Nie wiem, czy mi się chce to robić? Oczywiście, że mi się nie chce. Zastanawiam się, czy mi to w ogóle zapisuje, jakby... Jeśli na przykład zrobiłem połowę tej wycieczki, nie? Wiecie, o co chodzi. Że nie muszę jakby całej. I myślę, że tak. W ogóle pierdoła jestem, bo mam złe słuchawki. Lot kruka. No i raczej tak bym chciał iść. No i tak raczej pójdziemy. Z łuku mi się dobrze korzysta. Więc z łuku korzystajmy. Mamy strzał piorunujący, widzę. Nie mogę przez to przejść. Magia Jotunów. Magia Jotunów. Poczekajcie sekundę. Ja was zacznę zabawiać przez jakieś tam głupoty. Generalnie jakby zreworkowałem też bardzo dużo materiałów na YouTubie, co niektóre osoby mogłyby zobaczyć. O! 322. Znów... Jak się nazywało? Dark Souls. Także będę was zabawiał, będę żywo podchodził do tego wszystkiego. Generalnie za wszystkie miłe komentarze oczywiście, że... Dziękuję. Ja jednak tutaj chyba wybiorę sobie monety, bo myślę, że monety raczej będą tutaj najbardziej przydatne. Nie chcę takich pierdołowatych itemów, bo nie chcę. Mam bardzo dużo umiejętności związanych z tymi legendarnymi dropami, więc dziwi mnie, dlaczego cały czas tego nie dostaję. Bardzo mi dziwi. Będzie, tu zrobimy coś takiego. Klejnoty. I poszło ulepszenie zdrowia. Dobra, super. Znów. Ciągle znów to samo. Znów Dark Souls. Znów robimy cały czas tą samą syzyfową pracę. Czy warto? Myślę, że się przyzwyczaiłem do takiej egzystencji w tej grze i... Kurde, ma to swój urok. Znaczy powiem wam szczerze tak, po jakimś czasie jest fajnie do tego wrócić, pobiegać sobie, pochodzić. Mimo, że to są cały czas te same lokacje. Im dalej jesteś od przeciwnika. To
bym chciał, bo może po prostu będę teraz expił, nie? No muszę jakby nastawiać się cały czas na to, że każde moje podejście będzie wiązało się z zdobyciem nie wiadomo jakich popieprzonych rzeczy. Dobra. Przechodzimy przez bramę. Ej, bo co? Już nic. Strzały by mi się przydały. Generalnie w kołczan strzał na pewno będę chciał pakować. I byłoby raczej. Raczej po prostu warto. Zatruta strzała. Chciałbym. Wielki skok. A i ta moja super zdolność. Ona nie daje żadnych obrażeń od ognia, wody i tak dalej, bo nie ma czegoś takiego, że coś ma rezisty na coś tutaj. To jest, że coś jest wrażliwe. Także w tym przypadku raczej, jeśli nie mamy obrażeń od niczego, no to nie jest to za dobre. Dostajemy więcej wspomnień. Więc jeśli będziemy tak sobie expić powoli, to będzie to naprawdę spoko. Tych wspomnień zdobędziemy sporo. Oj, najlepiej, żebym ja po prostu tam do bagien doszedł, nie? A myślę, że raczej to się stanie. Nie wiem, co bym musiał odwalić. Dziwi mnie, dlaczego nie dostaję jakichś takich turbo super dobrych broni. Bo wydawało mi się, że raczej procent szans na te legendarne przedmioty mam już na tyle duże, że raczej coś powinienem dostać. Oczywiście mam nadzieję, że to nie będzie łuk drapieżcy, bo tych strzałów pierwsze jest mało. Nie wiedziałem co wybrać i szczerze wszystko brzmiało dobrze, bo kuszącą opcją. No ale dobra, idziemy tutaj i szczerze co bym wziął? Kołczan strzał chyba. I myślę, że na tym mogę sobie nawet poprzestać. Płonąca strzała, czy jest mi potrzebna? Daj mi sens. Aha, tu nie mamy już taki super opcji. Płonąca strzała. Ulepszenie zdrowia. Unik. Może być. ...165 zdrowia. Ej, to jest sporo. Bo teraz chyba mam taką umiejętność, że ja perna w ogóle dostaję, jakby nie startuję ze 100 HP, tylko ze 125, tak mi się wydaje. Dobra, mogę tutaj to pominąć troszeczkę. On raczej zawsze ma odporności na ogień, znaczy wrażliwość. Aha. Dupa. Nie zawsze. Yeah.
Kurde, ale wymonstrowaliśmy już to wszystko. Czujesz, jakbym umiał grać. W 10 minut tak właściwie to wszystko nam pykło, także kurde, wydaje mi się, że timing mamy już dobry. Oczywiście otwieramy gate'a do następnej krainy. Kurde, jak mi palce bolą. Jestem tak sterany po prostu pracą psychicznie, fizycznie, rzeczami, na które oczywiście nie mam czasu, bo nie mam na nic czasu, czyli nagrywanie teraz. To, że znajduję na to czas teraz, to jest godzina 21.50. No, zacząłem wystawić. 1.30, dobra. Sprawiedliwa. Sprawiedliwa, sprawiedliwa. Także tak, powiem szczerze, że takie momenty, kiedy ja akurat mogę ponagrywać na mnie, są naprawdę bardzo, bardzo pocieszające. Tak, jak dobrze wiecie, to też nagrywam te rzeczy na zapas, także raczej nie mam takiej sytuacji, że nie mam to wrzucić. Tam są okruchy. A czy na okruchach mi zależy? Oczywiście, że jak najbardziej tak. Czy mogę w jakiś smart sposób to zrobić? Jak się okazuje... Dobra, wejdźmy tam po prostu. Nie mogę go skopa zajebać. Albo... Dobra, wyszło git. Wspomnienia 140. Kurde, to jest kupa wspomnień. Trzeba tamtego zabić. Czy ja muszę go jeszcze dobijać? Wydaje mi się, że tak. Już tutaj z 10 razy byłem. Pewnie. Czyli to się zmienia rotacyjnie. Wcześniej to ja tutaj tych bossów zabijałem. No widzicie, a teraz na przykład bossów nie ma. Burza, burza, burza. Błyskawica akurat dobrze nam idzie teraz. Burzyście. Niech się burzy. Dobra. Kielichy mamy. Poszło git. Także... Mamy tą świadomość, że wiemy przynajmniej co wybierać. Kurde, właśnie to jest najgorsze, że ja za każdym razem, kiedy gram, to ja się nastawiam, że wyjdzie tak zajebiście, że ja wszystko przejdę. Mimo, że ja wiem doskonale, że sam siebie oszukuję, a tak to mógłbym, wiecie, iść w drogę expa bardziej w takim podejściu. A nie w sytuacji na przykład, że ja rozpierdolę wszystko na przykład i przejdę to. Co nie ma sensu. Ja muszę wspomnienia boostować. I dobrze, że teraz wybrałem to plus 20%. Ile mi da zdrowia?
Nie dużo mi dało. No ale mam 200 prawie. Już jest sumą dosyć sporą. To umiejętność będzie. Jest i ona. Uleczy się w ten sposób po prostu. Egil. Monety biorę. Nie widzę jakichś dobrych umiejętności, to nie będę dał. Nie będę przywoływał zmarł. Ja miałem być zraniony, a straciłem 5 HP, czyli nic nie straciłem. To już wcześniej było. Dobra, jest merchant. Looking for a date. Let us get. Nie chcę. Furia błyskawic. Też nie chcę. Co chcę? Wydaje mi się, że tyle. Kołczan ze strzałami na pewno. Spoko. Kolejne strzały. Prawda. Ja już myślałem, że mi grę zlagowało. Tam broń mamy. Czy ja chcę broń? Oczywiście, że chcę broń. Ja mam gówno, nie broń. A, dobra, wiem, w którym miejscu jestem. Najpierw idziemy na prawo. Ja potrzebuję jakiejś broni, bo ja chodzę cały czas z tym defaultowym gównem. Jest do dupy. Przeciwnicy tutaj są mocni. Patrzcie, ile ich jeszcze jest. Bardzo dużo ich jest. Leczony został. Czasu mi nie starczy zaraz na te duszenia. Kurwa, nie ma czasu. Ach.
będzie tego warte? Totalnie nie. Mam setup do dupy. Nawet nie idę po tą umiejętność. Nie chcę. Ej, dobrze mi idzie, jak 20 minut udało mi się tego załatwić. Chciał jakąś broń. Tutaj gówno nie broń. Okruchy na pewno chcę. Nie ulega mojej wątpliwościom. Bo co ja mam tu ulepszać? Jak ja nic nie mam. Z pustego Salomon nie naleje, jak to mówią. Co ja tu dostałem? A ja wcześniej dostałem przecież te monety. Super. Wspaniale wręcz. Dobra, idźmy się uleczmy. Idźmy z tamtym walczyć i tak, że nie cyknie, a to nie cyknie. Co ja tu będę kombinował za bardzo? Mam merchanta. Look, everyone. News travel. Not just any news. I'm glad to have given you hope. A, to rebelianty. We'll need weapons. Armor. How will we hold on to our? Looking for a. Let us. To jest do dupy. Tego nie chcę. Nawet nie mam monet za dużo do wykorzystywania. Jest do dupy. Mam cały czas ten defaultowy też prosty kwipunek. Jak się mi to uda... Może mi się to nie udać. Tak właściwie nie jestem silny. Tutaj tak właściwie jeśli wygram, to zaważy bardziej spryt i doświadczenie w walce w tych śmiesznych Dark Soulsach.
Jak widzicie, tak też się udało. Także ja na tym kończę.